Kaplica, w której obecnie się znajdujemy, kilka lat temu uzyskała nowego patrona. Został nim ceniony lokalny lekarz i społecznik dr Edward Hanke. Bohater kolejnej wakacyjnej odsłony realizowanego przez Muzeum w Chorzowie cyklu Cztery strony urodził się w Bytomiu w 1895 roku w rodzinie o tradycjach lekarskich. Medycynę studiował we Wrocławiu, Berlinie, Monachium, a także we Lwowie, gdzie w roku 1921 uzyskał dyplom lekarski. Już od wczesnych lat studenckich dr Hanke angażował się społecznie, między innymi w dobie walki o granice Rzeczypospolitej. Zaangażował się i w powstanie wielkopolskie, także brał czynny udział w akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku, jak i także w powstaniach, które wybuchły tutaj w roku 1920 i 1921. W Królewskiej Hucie osiedlił się w roku 1922. Odtąd przez następne 50 lat będzie już związany zawodowo i rodzinnie właśnie z Chorzowem. Tutaj wspólnie z żoną Emilią Wojciechowską wychowa trójkę swoich dzieci, spośród których dwójka zostanie lekarzami. Także tutaj będzie pracował w okresie międzywojennym na rzecz kas chorych oraz w kolejowej spółce brackiej. Wreszcie w tym mieście będzie angażował się społecznie, między innymi pełniąc funkcję radnego, w tym także zastępcy przewodniczącego miejskiej rady. Również ta śródmiejska część dzisiejszego Chorzowa wiąże się z życiem i działalnością Edwarda Hankego. To tutaj bowiem na ulicy Pocztowej 2 znajdowała się kamienica, w której w okresie międzywojennym Edward Hanke wspólnie ze swoją rodziną mieszkał. W roku 1939 został z niej wraz z rodziną przymusowo wysiedlony. To właśnie tutaj Edward Hanke skierował swoje pierwsze kroki po tym, gdy wrócił w roku 1945 do Chorzowa. Teraz też dokonał wizji lokalnej mieszkania, które w okresie II wojny światowej było zajmowane przez innego lekarza, Niemca, który opuścił Górny Śląsk wraz z niemiecką ewakuacją na początku roku 1945. Dr Hanke jako osoba także płodna pod względem pisarskim swoje refleksje z dnia odwiedzin mieszkania po długiej nieobecności opisał w wydanych w latach 60. XX wieku wspomnieniach i między innymi zwrócił uwagę na to, że mieszkanie było niezniszczone, natomiast zostało w nim wiele elementów wyposażenia, które było obce, między innymi meble, ubrania, a także i resztki pozostawionego jedzenia. Zaraz też po powrocie na Górny Śląsk, w lutym roku 1945, Edward Hanke włączył się w organizację służby zdrowia na Górnym Śląsku. Został powołany na początku lutego tegoż roku na stanowisko komisarza Śląskiej Izby Lekarskiej. To stanowisko sprawował do momentu konstytuowania się zarządu wspomnianej izby. Po wyborach wchodził w skład zarządu jako wiceprzewodniczący. Jednocześnie w latach 1945-50 pełnił funkcję przewodniczącego Związku Zawodowego Lekarzy Województwa Śląskiego. No i za sprawą tych dwóch zajmowanych stanowisk stał się organizatorem Polskiej Służby Zdrowia na Górnym Śląsku. Do roku 1948 funkcjonowała ona w oparciu o przedłożony przez niego pomysł. Sprowadzał on się do tego, że mieszkańcy Górnego Śląska posiadali prawo wolnego wyboru lekarza. Lekarz natomiast był wynagradzany za konkretnie przeprowadzone porady lekarskie. Były one odnotowywane w specjalnych kartach porad, których autorstwo także należało do doktora Edwarda
Hankego. W samym Chorzowie Edward Hanke po II wojnie światowej przyczynił się między innymi do organizacji oddziału reumatologicznego, na którego czele stał jako ordynator w latach 1957-1971. Nie sposób w krótkim filmiku wymienić wszystkich zasług i dokonań Edwarda Hankego. One też w różny sposób były honorowane przez różne instytucje i gremia. Został także w związku z tym Edward Hanke uhonorowany i przez społeczność miejską Chorzowa. Między innymi jest jednym z honorowych obywateli swojego miasta. W zbiorach muzeum w Chorzowie znajduje się medal, który pośrednio upamiętnia dokonania Edwarda Hankego. Na jego awersie widzimy twarz Edwarda Hankego oraz znajduje się tu tekst Edward Hanke 1895-1975. Z kolei na rewersie widzimy herb miasta oraz tekst Miasto Chorzów za osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia.